Jesteśmy w Parku Wolności przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Razem z nami pan dyrektor Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, Park Wolności to jedno, muzeum to drugie, 14 lat już działalności, ale podobno zaczyna się wam robić tutaj ciasno. W zeszłym roku było u nas 706 tysięcy ludzi na różnych, nie tylko w muzeum, ale też na naszych wydarzeniach. I to jest tak, że chcielibyśmy trochę pomóc ludziom nas zwiedzać. Nie mamy przestrzeni, w której ludzie mogą czekać na zwiedzanie. Trudno jest w tej chwili dojść od metra i dlatego chcemy przestrzeń, która jest między Muzeum Powstania Warszawskiego a ulicą Towarową, w której dziś działa taki pawilon kulturalny opowiadający o Warszawie, Pokój na Lato, wykorzystać na rozbudowę naszego muzeum. Tu chcemy, żeby był taki budynek, w którym ludzie będą mogli wejść, rozebrać się, coś zjeść. Jeżeli wycieczka przyjedzie z daleka, z Polski, to żeby na przykład, jeżeli przyjedzie za wcześnie, żeby nie musiała siedzieć w autokarze, tu będzie mogła usiąść. Także wymagamy, musimy się rozwinąć. Szczególnie, że ta mała uliczka Przekopowa, przy której jest Muzeum Powstania Warszawskiego, jest właściwie ciągle zajęta samochodami, dlatego że dzięki temu, że ta Wola się tak dynamicznie rozwija, przy tej małej uliczce jest 9 tysięcy miejsc pracy i 500 mieszkań. Kiedy muzeum ruszało, to były zupełnie inne warunki. Tak, to jest taki realizacja pomysłu Lecha Kaczyńskiego, żeby tu było prawdziwe downtown, żeby tu było prawdziwe centrum przemysłowe czy centrum biurowe, które, ale z różnymi funkcjami, żeby uniknąć błędu tak zwanego Mordoru, czyli dzielnicy, w której wszystkie są tylko, jest tylko jedna funkcja realizowana. Dlatego właśnie w tej dzielnicy jest i instytucje kultury, i budynki mieszkalne, i wielkie biurowce. Także tutaj są wymieszane różne funkcje. No i oczywiście tu jest dużo lepszy dojazd, dlatego że tutaj jest kilka różnych form. Do Muzeum Poznania Warszawskiego można dojechać tramwajem, autobusem albo metrem. No właśnie, panie dyrektorze, mówi pan o planach dotyczących tego nowego budynku, jak rozumiem, nowej przestrzeni dla muzeum, a to są plany, czy to już są jakieś konkrety, które przełożą się w najbliższej przyszłości już na widoczne efekty? No, 3 lata ostatnio trwała zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, takiego dokumentu, który pozwala nam dokonać zmian. Kiedy ten plan został uchwalony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, to ogłosiliśmy konkurs na rozbudowę muzeum. To jest konkurs na pomysł, na koncept architektoniczny tej rozbudowy. I wygrany projekt będzie realizowany w taki sposób, że będziemy go uszczegóławiać, powstanie dokumentacja techniczna, no a później będziemy szukać pieniędzy na rozbudowę. Te pieniądze, jak rozumiem, z Miasta Stołecznego Warszawy. No, to jest oczywiście, my jesteśmy, naszą jednostką macierzystą jest Miasto Stołeczne Warszawa, ale oczywiście będziemy szukać też w, mam nadzieję, funduszach rządowych w Ministerstwie Kultury, a może nawet w funduszach zagranicznych, być może uda się walczyć o na przykład fundusze norweskie. A ma pan jeszcze ciarki na plecach przy okazji im zbliżającej się rocznicy, czy to już jest takie administrowanie pamięcią, trochę jak to urzędnik, przed którym ważne zadanie, ale które trzeba wykonać i pójść dalej? No ja zawsze mam nadzieję, że, jako, że to jest taki mój element profesjonalizmu i oczywiście jak się spotykam z powstańcami albo patrzę na godzinę W, to oczywiście ogarnia mnie straszne, znaczy naprawdę wzruszenie. Nie mogę się czasami opanować, bo ci powstańcy są wyjątkowi, których spotykam. I to jest w ogóle świetny moment dla mnie i dla młodych ludzi, że my ich ciągle możemy spotykać, że możemy się od nich uczyć zaangażowania, aktywności, takiej żywotności. Oni zawsze są na służbie, oni nigdy nie są zwolnieni do cywila. Opatrzność ich zwalnia dopiero. Oni sami są zawsze czują się zmobilizowani właśnie do takich spotkań. Szczególnie lubią spotkania młodych ludzi. I w Parku Wolności spotkają się z prezydentem Rzeczypospolitej, z władzami Warszawy, ale też, co wyjątkowe, spotkają się z 500 wolontariuszami i 500 harcerzami. I to jest dla nas też taki moment wyjątkowy, że oni spotkają swoich następców, jakby, następców, tak? Ludzi, którymi oni się... To jest takie patrzenie jak na takie trochę lustro, które jest wehikułem czasu. Oni zobaczą siebie w tych ludziach sprzed lat. I właśnie o to nam chodzi, żeby oni spotkali swoich następców, wzięli udział w tej sztafecie pokoleń i byli pewni, że nawet jak ich zabraknie, to będą ci, którzy o nich będą opowiadać. Dopytuję, panie dyrektorze, o tę politykę pamięci, o te administrowanie trochę pamięcią, bo kiedy muzeum powstawało, polityka historyczna była zupełnie na innym etapie rozwoju, zupełnie na innym poziomie zaangażowania, zupełnie na innym poziomie także takiego życia wśród młodych ludzi. Dzisiaj tych sklepów, tych koszulek, tych inicjatyw mamy dużo, muzeów, polityka pamięci także rządu jest zupełnie inna, polityka historyczna. Czy jest też tutaj miejsce do Muzeum Powstania, czy jednak zeszliście trochę może na drugi tor? Celowo prowokuję pana, panie dyrektorze, ale może coś w tym jest, może jest jakieś zagrożenie, że tego jest za dużo, że będzie w pewnym momencie przesyt ściana. Nie, znaczy my czujemy, że jest rzeczywiście
przestrzeń również do opowiadania o Powstaniu Warszawskim. To jest ciągle temat wyjątkowy, to jest ciągle temat wzruszający i to, jak ludzie chętnie uczestniczą w przygotowanych przez nas wydarzeniach, pokazuje, że jest ważne, że jest ważna ta pamięć i że jest no, w zeszłym roku, że jest miejsce dla naszych działań. W zeszłym roku Muzeum Powstania Warszawskiego 706 tysięcy ludzi odwiedziło. To jest najwyższy rekord frekwencji w historii muzeum, więc można powiedzieć, że jesteśmy ciągle niezbędni do opowiadania o historii Polski XX wieku. No na koniec, panie dyrektorze, dopytam, nie miał pan takiej ambicji, że no, trzeba to muzeum już zostawić może następcą właśnie, a pójść dalej, pójść, jeśli nie w politykę, to w inny projekt muzealny, który odsłoniłby inną część polskiej historii naszym rodakom. Ale bardzo ważne jest kontynuowanie. Na razie jest tak, że tu chcę pokazać, że dopóki powstańcy oczekują od nas zaangażowania, to że jesteśmy zaangażowani. Na pewno każdy rok jest trudniej realizować niż poprzedni. To jest na pewno wyzwanie, ale właśnie dlatego chcemy pokazać, że można to robić, że to nie jest urzędowa sytuacja, tylko że to, że robimy dla powstańców, to, że pracujemy dla powstańców, jest też naszym wyborem moralnym, że czujemy się zobowiązani do tego, żeby tą pamięć kultywować. Wciąż pełen życia i pełen pasji dyrektor Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Do muzeum, do obchodów tej kolejnej rocznicy bardzo serdecznie zapraszamy. Za dziś już dziękuję. Marcin Fijołek, do zobaczenia w kolejnych punktach programu.